Cześć, jestem Haki, prowadzę vloga Hacky Game. Dzisiaj mam dla Was coś nietypowego, ponieważ będzie to planszówka. Wiem, że jest to blog o RPG, natomiast bardzo wielu RPGowców grywa w planszówki. Ja również grywam w planszówki. A ta planszówka jest szczególna, ponieważ jest to Warhammer House in the Old World. Jak sama nazwa wskazuje, inspiracją do tej planszówki był świat Warhammera, jeden z najbardziej, chyba nadal najbardziej popularny system RPG w Polsce, w którego sam gram bardzo często i ta planszówka bardzo znacznie wzbogaciła moje RPG, moje scenariusze w Warhammerze. I dzisiaj postaram się Wam przedstawić tą planszówkę właśnie od strony tego, w jaki może zostać ona użyta i wykorzystana przez mistrza gry do kreacji swoich scenariuszy. Ok, zacznijmy od samego początku. Pudełko. Pudełko jest bardzo ładne. Jeden z moich znajomych powiedział, że kupi sobie tą grę tylko i wyłącznie dla samego pudełka. Pudełko jest naprawdę super. Już pomijam fakt, że jest bardzo solidne, nie jest za duże, ma standardowy rozmiar. Natomiast jest bardzo ładnie wykonany, ma bardzo klimatyczne zdjęcia, bardzo klimatyczny kolor. Ja dopiero niedawno zauważyłem, że ten motyw graficzny, który wcześniej uważałem za po prostu czarny, przybrudzony, to tak naprawdę jest spalona skóra. Możecie zobaczyć tutaj. Spalona skóra. Coś niesamowitego, naprawdę super. Jest oczywiście znak chaosu, jest czaszka, jest bardzo fajna czcionka, tak więc już patrzenie na to pudełko może wzbogacić RPG, kiedy może po prostu sobie ją postawimy. Ok, co mamy w środku? W środku oczywiście mamy mapę. Mapa jest bardzo duża, naprawdę zajmuje dużą część stołu i to jest fajne. Lubię bardzo, bardzo lubię duże mapy. Akcja gry rozgrywa się w starym świecie, który dobrze znamy. Jest Imperium na samym środku, ale jest też Norska i wiele innych. Jest Tilea, Bretonia, Estalia, państwa graniczne. W czasie gry gracze wcielają się w jedną z czterech potęg chaosu i na tej planszy plugawią ją, zdobywają punkty i zwiększają zagrożenie związane z ich potęgą. Na takiej dużej planszy bardzo wygodnie się gra. Można ze spokojem w cztery osoby sobie usiąść. Jest dużo miejsca, żeby położyć swoje pionki, swoje żetony. Niestety nie nadaje się do tego, aby zagrać sobie w pubie, ponieważ jest tu bardzo dużo elementów. Jest bardzo dużo żetonów i bardzo dużo figurek. Ta gra jest przeznaczona dla czterech graczy i w czwórkę najwygodniej i najlepiej się gra w tą grę. Każdy z graczy wciela się w jedną z czterech potęg, czyli w Nurgla, Horna, Slaanesha albo Tsimsha. Każdy gracz losuje swoją potęgę i po wylosowaniu potęgi zostaje cały zestaw różnych rzeczy. Dostaje swoją kartę, na której ma skrót zasad dotyczących tej jednej konkretnej rasy, jak i również zasad związanych z grą. Dostaje kartę upgrade'ów dla swoich jednostek. Dostaje karty magii, dzięki którym może zmieniać zasady gry. I jest też cała gama, jest bardzo dużo żetonów, którymi gracz posługuje się, żeby oznaczać obszary, które splugawił. No i też to, co najfajniejsze i to, co mi się najbardziej podoba, to figurki. Figurki tutaj są super. Wydawca gry zadbał o to, aby figurki były ładne, estetyczne, nie za duże, nie za małe. Myślę, że uzyskał idealny efekt przełożenia ceny na efekt, ponieważ widać, że to nie są drogie figurki, natomiast bardzo efektownie i bardzo ładnie wyglądają na stole. Wszystkie te elementy jak do tej pory są bardzo dobrej jakości, żetony są solidne. Widać, że można nimi pograć naprawdę bardzo, bardzo dużo sesji i one się nie zniszczą. Figurki również zasadniczo są dość wytrzymałe, oprócz tej jednej, to jest kultysta. Ta figurka ma pewnego rodzaju sztandar, który ma tendencję do
wypadania. Oprócz tego, co gracz otrzymuje, jest też wiele elementów, które mają wpływ na rozgrywkę, nie związane bezpośrednio z graczami. Jest cała masa żetonów związanych z wydarzeniami, które mają miejsce na danym obszarze. Mogą to być walczący wieśniacy, zbuntujący się, którymi oznacza się, że na danym regionie wybuchł bunt. Są to specjalne wydarzenia, które związane są ze specjalnym dekiem kart, z wydarzeniami, które mają wpływ na całą grę i oznacza się, że ta karta dotyczy konkretnie tych pól. Są też oznaczniki bohaterów, którzy zmieniają zasady dotyczące danego obszaru, oraz są też znaczniki szlachty, czy po angielsku noble, którzy również mają wpływ na zasady na danym obszarze. Dwie ostatnie, nadające chyba najwięcej klimatu w tej grze, znaczniki to są warpstone, czyli spaczeń, który również rezyduje na określonych obszarach, oraz skaweni, którzy również mogą się pojawić. Każdy z tych żetonów ma wpływ na to, jakie zasady w danym obszarze obowiązują. Jeśli chodzi o zasady gry, to jest instrukcja bardzo ładnie wydana, w pełnym kolorze, ze świetnymi rysunkami, ładnie zrobiona, dobra czcionka, tekst jest przejrzysty. Co prawda jest po angielsku, ale podstawy angielskiego wystarczą, żeby zrozumieć. No i jest to, co najbardziej mi się podoba, indeks haseł. Tak więc jeśli w czasie gry czegoś szukamy, możemy to bardzo szybko znaleźć. Oraz glosar, który również pomaga w ten sam sposób. Aby wygrać w tą grę, gracz ma dwa wyjścia. Są dwa sposoby na to, aby zakończyć zwycięsko tą rozgrywkę. Polega to na zdobywaniu punktów, które oznacza się tutaj na planszy. Punkty zdobywa się za plugawienie i kontrolowanie poszczególnych obszarów swoimi figurkami. Drugim sposobem jest zwiększanie zagrożenia związanego ze swoją potęgą i każda z ras ma indywidualne zasady dotyczące tego, w jaki sposób wzrost tego zagrożenia rośnie. Te okrągłe kółka, którymi się obraca, informują, na jakim poziomie zagrożenia dana potęga jest. I każda z ras ma swoje indywidualne zasady dotyczące tego, w jaki sposób, w którym momencie może ona zakręcić kółkiem. Każdy z graczy ma do dyspozycji trzy rodzaje jednostek. Są to kultyści, którzy nie biorą udziału w walce, a jedynie zajmują się plugawieniem obszarów i zdobywaniem punktów dla swojej potęgi. Są wojownicy, którzy ochraniają kultystów i którzy atakują inne obszary i innych graczy. Kultyści w każdej potędze funkcjonują tak samo, zasadniczo. Wojownicy każdej potęgi mają swoje własne indywidualne zasady i własne indywidualne cechy. Oraz jest trzeci rodzaj jednostek, czyli największy demon, który jest najbardziej charakterystyczny dla danej potęgi. Tak więc będzie można na planszę wyłożyć wielkiego nieczystego nurgla albo krwiopijcę korna. I polecam każdemu mistrzowi gry, aby jeśli tylko ma okazję zagrać sobie w tą grę. W Poznaniu jest taka możliwość, bardzo często w poniedziałki w klubie Alibi odbywają się spotkania planszówkowe. Ja zjawiam się tam często, ostatnio bardzo często mam ze sobą to pudełko. Można do mnie podejść, można sobie ze mną zagrać.